Kiedy tak siedzisz, przed twoimi oczami miga jakieś światełko? Jest ono raz czerwone, raz zielone? To obniża twój poziom napięcia, lęku oraz depresję? Generuje lit, tak. Mhm. Teraz się litujesz? Tak, bo mi coś na dekiel siadło. No. Ale dla takich kocopołów nie ma litości, wiecie o tym, kochani. Bożena Dykiel, która kilka dni temu wygłosiła wspaniały wykład w pewnej śniadaniówce, która rozpoczyna się powitaniem dnia na temat depresji, jest w zajebiście wielkim błędzie. Chociażby dlatego, że po pierwsze... nie, to jest po prostu tak wielopoziomowe gówno, że po prostu trzeba nie wiem, że trzeba się zastanowić. Dobrze, że powiedziałeś, że te okulary, te okulary generują lit, bo to jest pierwsza rzecz, z którą trzeba tutaj się rozprawić. Lit jest pierwiastkiem, który nie występuje w ludzkim organizmie. Znaczy występuje w ludzkim organizmie. Ale organizm nie jest w stanie go sam wygenerować. Sam, tak, wygenerować. Ale więc, z pomocą okularów. Więc słuchajcie, nie ma opcji, żebyście poprzez jedzenie, czy jakieś sporty, czy przez cokolwiek byli w stanie sami wygenerować lit. Nie jesteście w stanie pobudzić swojego organizmu do nawet generowania litu. Nawet jedząc baterie litowo-jonowe. Nie radzimy w ogóle jeść takich baterii. Nie radzimy w ogóle słuchać takich osób jak rad. Bożena Dykiel i takich rad. Znaczy niestety. Ja uważam, że to po prostu prawdopodobnie jest najgorsze, co się może stać w telewizji na żywo, czyli zapraszasz gościa, który powiedzmy swoją postawą życiową daje ci jakieś prawo do tego, żeby myśleć, że wiesz, skoro ona firmowała akcję Twarze Depresji, tak? Czy tam jakąś kampanię Twarze Depresji, tak. Firmowała swoją twarzą. No to, że będzie coś na temat tej depresji wiedziała. A ja mam wrażenie, że Bożena Dykiel przeczytała po prostu podręcznik pod tytułem Czego nie mówić osobom chorym na depresję? Czyli tego, że mają się poruszać, że mają nie pakować... Waląć kielicha ze znajomymi. Tak powiedziała? Nie, no nie powiedziała tak. Nie, ona powiedziała, że mają przestać ładować swoje gęby czymś tam. No dobra, to możemy się coś pomyliło. No chyba alkoholu akurat nie mówiła. Nie wiem. Ja tego nie słyszałam. I tego też nigdzie nie czytałam. Może mylisz jeszcze z kimś, nie wiem. Może z kimś innym. Ale ktoś też rzeczywiście mówił o tym, że trzeba mieć z kim walnąć sobie czasem kielicha i pogadać. No być może pani Bożena Dykiel też tak uważa. Już na temat jej szurskich opinii na temat pandemii i tego, że po prostu chorujemy na pandemię. Jakoś też w ogóle jakieś takie, że więcej osób choruje na grypę niż na pandemię, tak powiedziała, i że grypa jest bardziej śmiertelna od pandemii. Okej, ale bardzo fajną rzecz napisałaś ostatnio na Facebooku, że to, co TVN mógłby teraz zrobić, to... Wątek Marii Zięby, czyli bohaterki ma wspólnej, którą odgrywa właśnie Bożena Dykiel, wpleść, bo mnie na zajęciach z PR-u uczyli jednej rzeczy. Jeżeli coś ogłaszasz kanałem takim, na przykład dzieje się jakiś kryzys w kanale na przykład facebookowym, to tym samym kanałem... Trzeba to odszczekać. Trzeba to odszczekać. Więc jeżeli pomawiasz kogoś w telewizji, to w telewizji musisz go przeprosić w tym samym tym. Co prawda w Dzień Dobry TVN raczej ich... Ja myślę, że już mogą mieć... obawy przed zaproszeniem znowu. Raczej nie, zwłaszcza, ale... Zwłaszcza, że to nie był pierwszy wywiad z Bożeną Dykiel szybciej skrócony w śniadaniówce w ogóle. No właśnie. No właśnie. Słyszałem jeszcze wczoraj o tym, jak Bartosz Węglarczyk musiał szybciutko z nią skończyć na żywo rozmowę też w TVN-ie. Też podobnym... Tam jakieś, z tego co on mówił, jakieś tam antysemickie teksty poleciały. Nice. Fajnie. W każdym razie uważam, dużo że... Dużo ludzi teraz napisze i słusznie. Uważam, że... czy,
pewnie oglądalność w ogóle na wspólnej jest dużo wyższa niż oglądalność śniadaniówki. I właśnie wątek Marii Zięby wpleść i wątek depresji i pandemii i wszystkiego i po prostu znaczy, ustami po prostu Marii Zięby, tak, po prostu odszczekasz to wszystko, co powiedziałem. Ja to myślę, że, ja z kolei wymyśliłem, że mogliby po prostu postać uśmiercić, że zmarła na COVID. Na COVID, tak. Albo klasyczna scena jak w Przyjaciołach, że wsiadła do windy, która spadła. To jest tylko... Kartony już są oklepane, nie? I takie tam. No, ale po prostu ja jestem w głębokim szoku. Chociaż z drugiej strony jakby... no to jest takie... To jest takie smutne, nie? Że po prostu sympatyzujesz z kimś w serialu. Zresztą ja w ogóle potem czytałam komentarze, mnóstwo sobie klaszcze, nie? Że brawo, Pani Bożena, wreszcie ktoś miał odwagę i w ogóle to, że ten wywiad oczywiście od razu zdjęto, ja wiem, czemu go zdjęto, bo to jest rozpowszechnianie fałszywych informacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest, wiem, że woda na młyn, oczywiście, że jak już ktoś się przedostanie do tych mas mediów i powie prawdę, to ona jest od razu usuwana. Ale skąd mogli wiedzieć, skoro to główne hasło to jest wyłącz TV, włącz myślenie, to jak to oglądali? Słyszeli od kogoś, kto się poświęca, okay. Na przykład, ja sobie tak myślę. Dobra. Ciekawostka, jaką przygotowałeś dzisiaj dla mnie. I dla nas wszystkich. Dobrze. Ja mam ciekawą ciekawostkę. Mianowicie na południu Seattle. Na południu od Seattle jest takie miejsce. Pierwsze na świecie, w którym można oficjalnie skompostować swoje ciało. To znaczy jest badaczka, która jest architektką i która pisała doktorat na temat tego, w jaki sposób w bardzo dużych miejskich aglomeracjach generalnie jest problem z chowaniem ludzi, z pochówkiem. Dlatego, że wiemy, jak wygląda rynek mieszkaniowy i że coraz większe przestrzenie, takie po prostu połacie przyrody, natury. No, że bardziej się opłaca niż cmentarz walnąć osiedle, no. Tak, że generalnie ekspansja jest urbanistyczna, no a ludzi umiera cały czas tyle samo oraz coraz więcej, bo w tych miastach mieszka coraz więcej ludzi. No i okazuje się, że rzeczywiście najlepszą opcją to jest kremacja, kremowanie takich ciał, które w dodatku jest w ogóle dużo tańsze niż pochówek taki, co można zaskakiwać, bo to się wydaje, że jest taki zachodni pomysł, ale dużo taniej jest skremować ciało, niż dokonać takiego tradycyjnego pochówku, patrząc na to, że trzeba, nie wiem, trumnę ogarnąć, miejsce na cmentarzu wykupić, nie wiem, wynająć samochód, który przewiezie te trumnę. No, ludzi, to którzy z urną to samo wszystko musisz zrobić. Nie musisz właśnie tego robić z urną, możesz, przecież nie musisz kopać w ziemi, tylko możesz na przykład urnę postawić w takim... Jak to się nie, no, to nie jest mauzoleum, strefy, są takie strefy. W domu nie możesz trzymać, przynajmniej w Polsce. W Polsce nie można trzymać prochów. Natomiast w Stanach ta kobieta właśnie wynalazła takie urządzenie. Wygląda ono jak plaster miodu. Wiecie, jak w plastrach miodu, tak jak ma kształt plastra miodu i to są te takie, wyobraźmy sobie, że to są te komórki, z których wykluwają się pszczoły. I to są takie komórki, do których wkłada się faktycznie ciało po to, żeby ono się przerobiło na kompost. Natomiast jest cały rytuał chowania tych ciał. Mianowicie jest tak jakby wózek, na którym się wjeżdża do tego. Trochę to wygląda tak jak w prosektorium, że są takie jakby lodówki, prawda? I tylko, że to jest dużo ładniejsze. Można przynieść roślinność ze swojego ogrodu albo z miejsca, gdzie ta osoba mieszkała, albo na przykład przynieść jakiś kwiat z domu i tak dalej. Taka osoba leży, powiedzmy, no, w czymś w rodzaju wózka, czy takiej właśnie jakby, powiedzmy, trumny, tylko ona jest oczywiście półotwarta. Przykrywa się ją taką organiczną bawełną. Następnie jest cały rytuał, który polega na tym, że taką osobę do kompostu trzeba przygotować. To znaczy, na przykład sypie się ją takimi wiórkami z drewna, z różnego rodzaju siana, od których się rozpoczyna ten cały proces. Znaczy, proces się generalnie rozpoczyna od mikrobów i różnych mikroorganizmów, które są w powietrzu, na naszym ciele. I jedyne, co powoduje i co odróżnia nas żywych, inaczej, ten proces gnicia i kompostowania się, to jest jeden czynnik, który nie pozwala ci się skompostować teraz. To jest to, że żyjesz, to, że masz odpowiednią temperaturę, że nie zachodzą różnego rodzaju procesy. W związku z tym wykorzystuje się dokładnie to, co cię otacza,
I sposób pochówku takiej osoby właśnie jest bardzo piękny, bo to jest takie posypywanie właśnie tymi rzeczami, układanie ich, potem można nawet tak, o tym się trochę z ikebaną kojarzyło, że właśnie można te rośliny na tej osobie układać. I potem jak już się z taką osobą pożegnasz, bo jest pełna dowolność w tym, w jaki sposób to robisz, nawet to może być w jakimś tam obrządku religijnym, jeśli chcesz, no ta osoba jest zamykana w tej kapsule na 30 dni. I po 30 dniach przynosisz worek, łopatę i ten... No inaczej to bierzesz wygląda. Bierzesz i po prostu w ogródku sypiesz. Nie, ta osoba już jest rozłożona. Natomiast jeżeli są jakieś cząsteczki większe chyba niż teraz, już nie pamiętam ile centymetrów, ale powiedzmy, że to jest 10 centymetrów, to takie, ale chyba to jest 4 centymetry, to jest takie specjalne urządzenie, które się jakoś tam nazywa, już nie pamiętam, no to się jeszcze rozdrabnia. Wygląda trochę jak wnętrze jakiegoś takiego malaksera. I tam się jeszcze rozdrabnia te takie co większe kawałki. I jeżeli można by było taki kompost, bo ten kompost w ogóle możesz sobie wziąć jako rodzina. Ten kompost. Bo przetwarzasz człowieka na kompost. No wiem. Zrozumiałem. I z jednego człowieka wychodzi wielka przyczepa ciężarówkowa kompost. No jak z jednego? No to nie z samego takiego, no ale tam musisz dosypywać i tak dalej, i tak dalej, nie? Okay. Że możesz dostać naprawdę sporo swojego bliskiego w postaci kompostu. No, i zagadka dla ciebie, czy taki kompost jest lepszy od kogo, od innych kompostów? Pewnie tak. Właśnie nie. Aha, no to jest właśnie najlepsze, nie. Że w ogóle nie jest lepszy od niczego, to jest po prostu kompost. Okej. Okay. Mój tata z kolei kupił sobie taką urnę, taką biournę, gdzie odsypujesz właśnie po kremacji prochy. Jest właśnie też jakiś tam, nie wiem, czy to jest ziemia, czy też właśnie są jakieś takie... jakaś tam mikstura już przygotowana taka właśnie z kompostem i tam się wsadza ziarenko. Jakieś ziarenko, nasionko i tak dalej i zakupujesz tę urnę w ogródku. Mm-hmm. Tata sobie zażyczył, że jak on się zawinie, to on chce być, żeby na nim wyrosła krzak pigwowca i ja mam z tego pigwówkę robić. To jest bardzo dobry pomysł. A powiedział ci, gdzie go masz zasadzić? Okej. Okay. Jeszcze nie. To dobrze. Jedynie mama kiedyś, tak jak jechaliśmy na pogrzeb prababci, tak się zamyśliła i powiedziała, że ona chciałaby być skremowana i żeby jej prochy były rozsypane nad morzem, a ja powiedziałem, że w sumie po co jechać nad morzem, Wisła wpada do morza, na co wujek, czyli brat mamy powiedział, że w sumie do Wisły wpada też większość tego, co płynie w kanalizacji, więc w sumie można sobie ułatwić. Na jaką ciekawostkę przygotowałeś, Krzysiu? W zasadzie po tej twojej ciekawostce już moja nie jest w ogóle w żaden sposób imponująca. Ale jest taka rybka. Ale sam mi oddałeś pierwszeństwo. No wiem. Oczywiście. Jest taka ryba jak czworook. I wprawdzie faktycznie ona nie, ma tylko dwoje oczu, ale wygląda jakby miała cztery, ponieważ gałka oczna jest podzielona na dwie części. Jedna gałka? Jedna gałka. Na górze ma inną soczewkę, taką bardziej przypominającą jak u człowieka, a na dole ma taką soczewkę jak ryba. Ma spłaszczoną taką eliptyczną źrenicę i chyba ma dwie siatkówki albo dwie tęczówki, nie pamiętam. Wiem, że która z tych części oka jest tak jakby zdublowana i to umożliwia tej rybie widzenie na powierzchni i pod wodą jednocześnie, bo sobie pływa w taki sposób, że ma w połowie tego... podwójnego oka, a czy możesz wody. Tę rybę pokazać naszym kochanym widzom i słuchaczom teraz tak, tutaj na... z Wikipedii zdjęcie wkleję. Proszę. Tutaj o. Tutaj o. Musimy tak machać? Czekaj, powiększę. I to jest taka ciekawostka. Ona mieszka w słonawych wodach, na morzynowych, na... Jak ona się nazywa jeszcze raz? Północy Ameryki Południowej, No. Czworook. Czworook. Bardzo ciekawe. Trochę zmiana klimatu, Krzysiu. Mianowicie, jaka... A co to będzie, pytanie jakieś? Tak. Czy jak coś wam się wyleje, to wycieracie to skarpetą, czy idziecie po szmatę? Zależy, czy na podłogę, czy na stół. Jak na podłogę, to skarpetą, jak na stół, to rękawem bluzy. Mogę pokazać, albo nie tej bluzy. Ej, po prostu ja nie wiem, o co chodzi, bo kolejne... Czytam trzy pierwsze pytania po sobie, które występują. Trzecie. Wybór życie albo śmierć, by przeżyć. Śmierdzą wam nogi albo słuchacie tylko ich troje. To ja wolę, żeby mi nogi śmierdziały. I tak śmierdzą. No właśnie. Więc... Okej.
Daniel Gołębiowski pyta, czy nie łatwiej byłoby uprościć ten ułamek 5 przez 10, 5 dziesiątych na jedną drugą? Ej, to jest akurat doskonałe. Ja myślę, że on pół roku nad tym myślał. Gdyby być zwierzęciem, to jakim? Dawaj, na 3-4 powiemy, dobra? 3-4. Leniwcem. Ptakiem. Co powiedziałaś? Co? Co powiedziałaś? Ptakiem. A ja leniwcem. Ja bym chciała być jakimś ptakiem. Jakim? Latającym. Na pewno bym nie chciała być kurą. Ja bym chciała być ptakiem. Marabutem mogłabyś być. No, to już się domyślam, że to jest jakimś ptakiem, który zgooglajcie sobie, jak jest w stanie marabut. Po prostu latać wysoko i zaglądać ludziom w okna i... To może jeżykiem albo jaskółką. A nie, kolibrem, bo on tak się potrafi zawisnąć i tak wtedy się gapi. Pytanie. Lubicie mróz? A mroza? Ostatnio Justyna polubiła Remigiusza Mroza. Ale nie wiesz, jakiego mroza? Czy, czy mrozu? Czy Remigiusz Mróz? Remigiusz Mrozu. Nie jest to. Tak, Remigiusz Mrozu od Milionów Monet. Jest na Mrozu, pewno. Piosenkarz. Tak, patrząc dokładnie. Remigiusz Mrozu od Miliona Monet. Słuchajcie, to jest milion pytań. Czy możecie sobie o sobie powiedzieć, że znacie się jak łyse konie? Właśnie. Ostatnio się zastanawialiśmy, skąd się wzięło, że łyse najpierw konie. Odpowiedź na pytanie. Tak. Sądzisz, że się znam jak łyse konie? No. No. Tylko ja właśnie miałem zadzwonić do siostry, zapytać, czy konie łysieją, nie? No to zadzwoń, zapytaj. Bo ostatnio się zastanawialiśmy nad tym właśnie. Skąd się wzięło powiedzenie... No bo może na jakieś zajęcia. Albo jeździ na łysym koniu. Po sygnale. Nie, to moja nie. Siostra odebrała telefon. Kiedyś. Ale no, trudno. No. Nie, no żartuję. Babcia tu nawet zadzwoniła. Babcia zadzwoniła. No to w takim razie, czy znasz jakieś słowo, czy znamy jakieś słowo w gwarze wielkopolskiej? Pyra, tak? Coś tam tego? Mhm. Pener? Co to jest pener? No, no to może wytłumaczyć, co to jest pener? Nie pamiętam. Ale takie... No ja wiem, że oni tak mówią tej. Wiem, że mówią tytka na torbę chyba. Ale to na Śląsku też się mówi tyta. Ciekawe dlaczego. Podobnie. Nie wiem. Niesamowite. Wymarzony koncert artysty, którego już nie ma. Twój. Na jaki koncert bym poszedł, gdybym mógł? Na artysty, który już nie żyje. No, na Marleya pewnie bym chętnie poszedł. A ty? Pewnie na Queena. Tak. Tak. Tak, tak, tak. Z Freddie Mercurym, no oczywiście. Widzisz, znamy się jak łyse konie. Czy chrapiemy? Ja nie. Przynajmniej... przynajmniej nie słyszałem. No... Krzysiu chrapie okropnie, ale niestety ostatnio ja też zaczęłam chrapać. Pewnie dlatego, że... Ja, bo chrapanie jest zaraźliwe. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Enzo nawet chrapie. No wszyscy chrapią, ale mamy takiego kumpla, który nawet chrapie jak nie śpi. Czego nie możemy znieść u drugiego człowieka? Nie wiem, jak sobie na przykład nowy samochód kupi. Ciekawe, skąd wziął na to pieniążki. Nie? Ty tak masz? No. Ja tak nie mam. Nie? Nie, mnie tylko wkurza, że Jan Rozen jest prezesem Polskiego Klubu Księgarza. Jak Krzysiu postrzega moje silne emocje? Na przykład w kryzysie. Czy je rozumie, czy przeczekuje? No ale to jest pytanie do ciebie. Nie. Byłoby pytanie, jak Krzysiu przeczekujesz, czy tam, co tam było? No, a jeżeli by to było pytanie do ciebie, to co byś odpowiedział? No to wtedy bym się zastanowił, jakby ktoś takie pytanie mi zadał.
Ale one jest zadane tobie. Krzysiu... Możesz powiedzieć, że doskonale. Przeczekuję. I że wspiera. Wspiera. Przynosi kawkę. Przynosi kawkę. Przytula. Przytula. Okrywa kocem. Okrywa kocem. Mówi, czy to czas na puzzle i kobietę za ladą. Mm-hmm. Tak mówi Krzyś. I mówi, nie, martw się. Albo pyta, ale czy to tak ma być po tej terapii, że ty się tak źle czujesz? Ja mówię, no musi tak być. Gdy chcesz zrobić Krzysiowi dobrze, to co robisz? Tosty? Albo taką sałatkę tamtą, wiesz, którą... Co ostatnio zrobiłaś, jak przyjechali do nas gołębie? Bo mieliśmy ostatnio gości, przyjechała siostra Justyny z mężem. I? Oraz zorganizowana grupa dziecięca o charakterze rozbrajającym. Tak. Nawet dostaliśmy powiadomienia SMS-em alert RCB, że zbliża się huragan Leon i tajfun Karol. Tak. I było bardzo fajnie, zostaliśmy z nimi na jeden dzień. Sami na noc więc też, był tryb ciocia, tryb wujek. Tak. Super było. No, zwłaszcza jak Karol chciał usnąć, on ma ten zwyczaj, że tak się bawi włosami, jak zasypia, mm-hmm. prawda? Osoby, która zasypia i mnie tak złapał za głowę, taka konsternacja, obudził się i tak, co jest? No, ale czekaj, pytanie było... A i właśnie, Justyna wtedy przygotowała pyszną sałatkę. Tak. Caesar. A dziękuję ci, że ona ci tak chyba smakowała. Była bardzo no, prosta. Była. No. O, no to dziękuję. To mi dobrze robi. O, to miło. A co Krzyś mi robi? Żeby mi zrobić dobrze? No co robisz? No nie wiem, to pytanie do ciebie. Aha, tak, to pytanie do mnie. Krzysiu po pierwsze robi tak. Mówi mi, że nigdzie nie musimy iść, że pójdzie z pieskiem. Ale teraz dzisiaj tu wychodzisz? Nie, bo jest tak strasznie zimno, a mnie tak noga boli. I usiądziemy sobie na kanapie. Tak mi Krzysiu mówi i zjemy coś dobrego i obejrzymy sobie Ukrytą Prawdę. Tak mi Krzysiu mówi, jak mi chce zrobić dobrze. Z tą Ukrytą Prawdą to... Ile średnio łusek ma ryba? Żadna konkretna, żeby Krzyśkowi nie było za łatwo. Nie mam pojęcia. Ze 3? Łuski? Nie, no żartuję. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czego żałujemy? Możemy pojechać głęboko. Czego żałujesz w swoim życiu najbardziej? Najbardziej w swoim życiu żałuję, że nie zainwestowałem w bitcoiny, jak były jeszcze taniutkie. I to jest właśnie szczęśliwy człowiek, proszę państwa. A, i że jeszcze nie zdążyłem zrobić sobie dreadów, zanim wyłysiałem. O, też byś wyłysiał, tylko żeby ci całe dready odpadały. No, ale bym miał przez chwilę, no. Mm. Jak miałem, nie wiem, 15 lat, to mogłem sobie zrobić. Tylko oczywiście to tam, nieważne, gdzie sobie zrób, no tam. A ja żałuję, że jak zdjęłam aparat, to nie zrobiłam sobie stałego retainera, tylko... Miałaś, ale nie nosiłaś. Nie, bo to ja miałam takie nakładki, których nie nosiłam, bo akurat wtedy ciebie poznałam. To wieczorami one przeszkadzały, prawda? Wchodził tam mak z makowca. Ja nie lubię makowców. Sernik z rodzynkami czy bez, a propos makowca? Bzy. Ja też lubię z rodzynkami. Czy dokarmiamy ptaszki na balkonie? Nie. Nie. Dlaczego jesteś otyła? Krzysiu. Taki wybrałam sobie sposób na życie. Naprawdę, to jest pytanie, dlaczego jesteś otyła? Czekaj, założyłam tu drugie okulary zbijające kalorie. O. Krzysiek, po prostu zamykasz oczy i po prostu wystarczy chcieć. O, wkładam te okulary. Ja po prostu muszę chodzić w takich okularach. Po prostu wystarczy chcieć. Po prostu wystarczy mniej jeść. Po prostu wystarczy się ruszać. Po prostu, dlaczego jesteś otyła? Dziwactwa, które lubi się jeść. Muszę znajomego zapytać, po co ma nadciśnienie? No. Dzień dobry, dlaczego pani chodzi o kulach? Nie może pani po prostu nie kulać? No, tak, wystarczy po prostu poćwiczyć. Dziwactwa, które lubicie jeść. Karmelita pisze, że u niej jest to suchy chleb z musztardą.
Co ty lubisz jeść dziwnego? Masz takie różne dziwnostki, ty sobie robisz często. Kiedyś cornflakesy z ketchupem lubiłem jeść. Mówisz poważnie? No. O Jezus. Na jakimś wyjeździe to odkryłem, jak tylko zostały cornflakesy i ketchup. Okej. Ale potem mi posmakowało i sobie czasem w domu robiłem. Naprawdę? Tak. Nawet przecież zrobiłem swój przepis, w ogóle polecam wszystkim, mięsne szyszeczki. Robisz tak, że bierzesz ketchup krzepki Radek, obklejasz, znaczy zanurzasz w nim parówkę, taką berlinkę. Potem do tego ketchupu przyklejają się cornflakesy i wsadzasz to na chwilę do piekarnika. No ale to już jest wyższa szkoła. No mięsne szyszeczki, no pyszne. To robiłeś. Robiłem. I ośmiorniczki z parówek też. Ośmiorniczki z parówek też robiłem. Jeszcze naleśnika Raffaello, że się bierze naleśnik i się rozgniata Raffaello i zawija. Tylko trzeba tego migdała zjeść, no bo albo pokroić równomiernie rozprowadzić. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, bo pyta ten o tym cornflakesach z ketchupem. Mówiłem, tak? Wiem o coś. No. Na tym samym wyjeździe też, bo to był taki wyjazd na kajaki ze znajomymi. W wakacje po maturze. I wtedy też jakąś, nie wiem, złapaliśmy fazę, że będziemy wysyłać pocztówki. Ale wysyłaliśmy pocztówki tylko tak, do prezydenta wysłaliśmy pocztówkę, do marszałka seniora chyba i do premiera. Czy do Kwaśniewskiego? Tak, Aleksander Kwaśniewski wtedy był chyba premierem, chyba był Leszek Miller, a marszałkiem seniorem Małachowski. No i po prostu akurat z matury z WOS-u pamiętaliśmy, jaki jest adres do kancelarii Sejmu, kancelarii premiera i tak dalej. I po prostu wzięliśmy pocztówki i tak, dzień dobry panie prezydencie, pozdrawiamy z kajaków, jest fajna pogoda, pływamy sobie, wszystkiego dobrego. Sara Tchorek pytała o to. Odpisał, ale... Sara Tchorek pytała o to, czy są jakieś ryby, które mają brody perfidne. Perfidne? Tak, na pewno są. Znaczy, no, mi się tak kojarzy żabnica z brodą. Jakieś tam te wszystkie skorpenowate takie, które mają te wypustki tutaj. Proszę, tutaj pokazujemy te ryby. No to ty to będziesz montować, jak mam tyle kurde JPEG-ów jeszcze wstawiać. No proszę cię. No ale to niech ludzie zobaczą. Nie, co zjedziesz? Co to pytanie na śniadanie, żeby na JPEG-ach materiał montować? To jest profesjonalny show. No właśnie. W Dzień Dobry TVN pokazują. Na śniadaniu wy takie są. Pokazują jeszcze, wiesz... Fiamme tak, nie wiem jak to przeczytać, ale też jest ku na końcu. Ma pytanie, czy Krzysiek zrobi listę najlepszych utworów muzyki ska, aka polecajkę? Mogę spróbować, ale ja nie umiem. Gdybyście mieli jeść... A to może już wystarczy. Nie, to już są, kończą się te pytania. Gdybyście mogli jeść... Bo nudny odcinek znowu będzie. Znowu, dobrze. No ten za ślubem był cholernie nudny. Nawet w ogóle co nam przyszło do głowy, żeby robić w ogóle odcinek o sobie? Kogo to w ogóle interesuje, nie? Na kanale Justyna Mazur. No. Krwi więcej. Mordulce, dawaj tu. Dzisiaj dostałam taki fajny komentarz. Jaki? Na temat w grupie Piątej Nie Zabijaj. Pani napisała, dlaczego nie ma nic nowego? Odcinek wrzuciłam... Wróciłam dwa dni wcześniej. Dlaczego nie ma nic nowego? Dlaczego ja muszę mówić o sprawach, o których ona już wie, że są, że takie sprawy były? I zaproponowałam, żeby ta pani po prostu, czy nie zaproponowałam, to powiedziałam, czemu po prostu pani nie dokona zabójstwa? I po prostu pani mnie poinformuje i będzie, ale nie, przepraszam, no nie może, wtedy to też jej nie zadowolę, bo to będzie sprawa, o której ona już którą wie. Zna. Którą ona zna. Jeszcze ci wytknie jakieś nieścisłości. Wiesz, ten już miał nie 15, tylko 17 ostatnio centymetrów. Ostatnio wrzucałam odcinek na temat takiej sprawy. Kierowcy tira, pana Pawła Pysia, który zmarł w dziwnych okolicznościach w trakcie swojej pracy i po prostu odcinek był bardzo konkretny, natomiast był 35-minutowy i komentarz na temat tego odcinka, że jest zrobiony na odwal, ktoś po prostu nie wysłucha, bo jak on widzi 35 minut, to już po prostu wie, że to jest odcinek beznadziejny. Więc po prostu... Teraz jeszcze a propos, bo wiem, że dużo ludzi się pyta, po co w ogóle odnosimy się do komentarzy i po co w ogóle... Kto się tak zapytał? Nie, no tam bardzo często się przewija to. I chciałem tylko jedną rzecz tak jakby zaznaczyć, bo jeżeli ktoś, niepytany oczywiście, wyraża swoją opinię, nie wiem, ale jesteś brzydka, albo nie wiem, łysa, gruba, łajza, czy coś takiego, no to...
internet twierdzi, że nie można na tej osobie odpowiedzieć, no bo przecież, no jak, no przecież to nie jest hejt, to jest konstruktywna krytyka. A poza tym YouTube daje taką możliwość, że ludzie komentują. Nie, jak ktoś ci powie, ty gruba łajzo, to jest hejt. No nie, ale no jak ktoś ci powie, Justyna, czy wiesz, że jesteś chora, że otyłeś się z chorobą? Okej, okay, dobra, nie ważne, ale nie, no, chodzi o to, że po prostu są jakieś nieprzyjemne komentarze, niezależnie czy jest to, ej, Justyna, robię to szczerze, naprawdę w dobrej wierze i w ogóle martwię się o twoje zdrowie, jesteś gruba, zrób coś z tym. Mhm. To też za bardzo, nie wiem, pod materiałem na temat premiery książki, to też jakoś tak nie za bardzo tam chyba pasuje. Natomiast zauważyłem pewną prawidłowość, że jak ty odpowiadasz, no to jest źle, no bo co, ktoś przecież powiedział, wyraził swoją opinię, do czego ma prawo? To dlaczego ty nie masz prawa ustosunkować się do tego? No ale dlaczego ty nie... W sensie, wiesz, no że spotykam się z opiniami, że po prostu to samo odpowiadanie jest po prostu żenujące. Sam fakt odpowiadania na takie... Ale kto pisał, że to jest żenujące, że odpowiadam? Nie pamiętam, jakiś człowiek z internetu, no nie powiem ci teraz, jak ma na imię, bo nie pamiętam. Mhm. Ale pojawiają się często takie w ogóle, wiesz... Że te odpowiedzi są żenujące, czy tak, sam fakt, że... sam fakt w ogóle odpowiadania jest żenujący, no. Że po prostu powinnam to przyjąć. Albo ty. Nie wiem, ja tego nie rozumiem po prostu. Mhm, rozumiem. Nie wiem, czy po prostu powinno się wtedy podziękować, po prostu poprosić o więcej, nie wiem, no. I mi się wydaje, że raz na jakiś czas będziemy chyba się odnosić do takich ciekawych różnych... Ale no pewnie, że będziemy. ...kwiatków, które się pojawiają w komentarzach. Bo... Może kiedyś zrobimy na cały odcinek o tych po prostu super ludziach. W każdym razie... Tak, Cezik zrobił super ten kawałek, zaśpiewał wszystkie komentarze na swój temat kiedyś. I zrobił negatywne z tego piosenkę, pewnie. Tak. Mi się podoba taki cykl, chyba u Jimmy'ego Kimmela jest, że celebrities reading mean tweets, że zapraszają celebrytów i oni tam, goście programu, i oni czytają tweety na swój temat takie mega negatywne. Tak, albo ten taki potykacz przed barem, co widziałem gdzieś, że zapraszamy na kawę, która według jakiejś tam pani z internetu była najgorszą, jaką wypiła. Tak, w swoim życiu. No, to jest temat rzeka, mi się czasami nie chce nawet o tym gadać, ale tak chciałam tylko powiedzieć państwu hejterom, czy państwu, którzy mnie nie lubią, ale sprawiają jakąś przyjemność oglądania mnie i wkurzanie się na mnie, pisanie mi o tym komentarzy. Macie fajne życie. Że ja ich po prostu nie czytam. A po drugie, że oni po prostu podbijają algorytm, także w sumie powinna być wdzięczna. Bo ani oni do mnie nie docierają, a tylko właściwie sprawiają, że jest więcej komentarzy, więc jest większa aktywność. Mhm. Więc tak naprawdę... Czekaj, trzeba coś kontrowersyjnego powiedzieć, albo takiego... Ci hejterzy, to jest, wiesz, to jest tak, jak masz mszyce, które nie wiadomo po co są, ale w sumie jak pomyślisz o nich jako o pokarmie dla biedronek, to już jest okej, okay, nie? Dobra, ale teraz, skoro a mówimy... A czy miód spadziowy przypadkiem się nie robi z odchodów mszyc? Aha, no to jest druga rzecz. A ja lubię miód. I potem się na tym miodzie bardzo dużo zarabia, bo to jest drogi miód. Tyle w temacie. Dokładnie, to jest najlepszy właśnie. Jest mszyca, która wywala z siebie coś, co jest, powiedzmy, gównem i to gówno potem przelewa się... Na pewno tak jest? To brzmi absurdalnie. Co? Może... To ta look like coffee z tego... Nie, to luwak to jest... Luwak, a nie look like. Luwak. To jest z cywet, które tam skubią sobie... Dobra, never mind. W każdym razie, kiedyś Niemira powiedziała mi bardzo mądrą rzecz, że hejt to jest podatek od sławy. Ale czymże jest moja sława i moja popularność do popularności bohaterów reality show z 2000 lat, czyli Big Brother. Mam to specjalne wydanie. Oni wyższy, mieli już życie wyższy na gorąco, pewnie. Styczeń 2001. Dostałam tę gazetę pocztą od naszej Wicki, która nam przysłała... Nie! Ty masz chwilę dla siebie, to ty przed chwilą pokałeś. Chwilę daj mi, no. Nie, później, po programie. Nie machaj tym. Po programie, powiedziałam. Jest tak. To już jest po zwycięstwie. 100 dni w domu Wielkiego Brata. W finale. Kto był w finale Wielkiego Brata pierwszej edycji? Janusz. Który wygrał, Dzięcio. I kto jeszcze? Gulczas? Dwie kobiety były. A nie. Manuela. No. I Gosia Meyer. No. One obydwie miały w TVN-ie program później. Jedna prowadziła chyba ten maraton śmiechu, a druga remontowy. Tak. Wiem, bo to leciało tak mniej więcej o drugiej w nocy, kiedy tam już nic nie było innego do oglądania. Czy ty oglądałeś pierwszego Big Brothera? Nie powiem.
A dlaczego nie powiesz, bo nie zobaczyłeś gazetki? Masz, proszę. To jest właśnie klasyczne. Nie, już jestem zajęty czymś innym. Aha, super. Grasz w grę teraz specjalnie, żeby się na mnie zemścić. Nie zemścić. To jest właśnie, szanowni państwo, czas sobie foch jakoś. Krzysia, ponieważ nie Krzysiu foch. Nie będzie teraz poświęcał mi uwagi i temu, co ja chcę przekazać, tylko po prostu dlatego, że nie dam mu gazety do ręki wtedy, kiedy chciał. No oglądałem czasem, po szkole przychodziliśmy ze znajomymi do domu. On leciał wieczorem, Big Brother. No to chyba u was. No Big Brother leciał wieczorem. No to powtórki oglądaliśmy, nie wiem, ale oglądaliśmy u mnie w domu po lekcjach. Ej, to jest niesamowite. Patrzę, ale możesz przestać grać. Czekaj, tylko jeszcze jednego gościa załatwię. To było tak dawno temu, 20 lat temu, i jak tutaj jest taka... do której kamery? Do tej swojej. Tutaj w tej gazecie jest taka krateczka z... Ale to jest strasznie niegrzeczne, Krzysiek, co robisz? Będziesz miał strasznie dużo negatywnych komentarzy za to. Jest cała taka plejada, obsada w ogóle tego domu Wielkiego Brata i jestem w stanie wymienić chyba z imienia i nazwiska każdą osobę. Więc Alicja Baran. No super, rzeczywiście ci idzie. Anna, nie pamiętam jak ona się nazywa, no. Ale ona już nie żyje. Grzegorz, akurat też nie pamiętam jak on nazwisko. Janusz, aha, oni są tu podpisani. Karolina. Klaudiusz, Manuela, Gosia. Tutaj jest Monika Sewioło, to pamiętam. Piotr Gulczyński, aka Gulczas, Piotr Lato oraz Sebastian Florek, który potem został posłem na Sejm. I... A Janusz był z samoobrony? On też był w Sejmie. Z PiSu chyba. I to jest w ogóle niezwykłe, bo... Z PiSu to Cugowski chyba ten dom, ten dom Wielkiego Brata, zawsze mi się każe, że to jest taka willa, a generalnie to po prostu jest jakiś barak straszny. W Sękocinie. Zobaczcie, tak jak się jak do on mojego wygląda. Zobaczcie, jak on wygląda. Jest po prostu... Wygląda jak jakieś zakłady mięsne. Tutaj jest... Dom Wielkiego Brata tak wyglądał. To jest ten dziedziniec, tu widać te okienka chyba na kamery. To coś niezwykłego. Mieszkańcy Sękocina byli niezadowoleni z tego. Jak tu żyć? Jestem schorowany, potrzebny mi spokój. A to nic, tylko krzyki do samego rana, mówi Henryk Bonikowski. Jego zdaniem Big Brother powinien zbudować dom w lesie. Natomiast Krzysztof Pytka, właściciel sękocińskiego hotelu, poznał wszystkich mieszkańców domu Wielkiego Brata. Najbardziej polubiłem Monikę, z którą rozmawiałem nawet kilka razy. Natomiast Monika, inna, zawiesiła na swoim parkanie tabliczkę z napisem: uwaga, urządzenie elektryczne, niestety nic nie pomogło. A przy płocie i tak wszyscy robią sobie zdjęcia, skarży się. Możesz teraz obejrzeć sobie gazetę. Nie jest cała o Big Brotherze. Jest o Martynie Wojciechowskiej tutaj coś. Która prowadziła Big Brothera. Okej, mnie Cugow też prowadził, faktycznie. Dobra. Oj, Krzysiu. Martyna Wojciechowska miała wtedy taką fryzurę na jakby taki kwiatuszek, chyba fiołek? Takie coś miała, zobacz. Możesz na mnie spojrzeć? Takie coś. Uh-huh. Taką miała fryzurę. O. Plakat! No, no. Nie, no nie wyrywaj jeszcze, proszę cię. Tutaj. Ale to później. Kudelskich. Nie. Dobra, dawaj następny temat, bo to nudne jest. No to jest może nudne dla ciebie. Właśnie chciałam powiedzieć, jakie to były wielkie przeżycia z Big Brotherem i nie wiem, dlaczego mi się totalnie kojarzy, no bo tutaj jest jakby styczeń, a mi się kojarzy... A nie, no ale to jest wydanie finał. Specjalne, to nie jest styczeń, tylko to jest wydanie specjalne numer 1 2001, aha. Bo wiosną było przecież, był finał. Aha. To jeszcze była taka Magda chyba. Dobra, a ja wtedy rzeczywiście byłem bardzo młody, ale już wtedy odczuwałem, że jest to guilty pleasure. Tak, ale to naprawdę były emocje, natomiast wydaje mi się, że to co po prostu dzisiaj jest, to już jest w ogóle, to są może te same pobudki, ale to jest wszystko inaczej. Wtedy to było takie zwykłe, oni nie byli w żadnym pięknym miejscu, nie myśleli się wcale nie wiem, łączyć znaczy ja w pary, czy coś takiego. Ja mam wrażenie, że nie wiem, tak jak oglądam kolejne jakieś tam programy typu reality show, że tak jakby z edycji na edycję po prostu trzeba przekraczać jakieś kolejne, stawiać kolejne kroki, żeby to było jeszcze bardziej kontrowersyjne, żeby coś jeszcze bardziej nie wiem, zaszaleć, odwalić jakąś akcję, żeby ludzie cię zapamiętali. Mhm.
Tutaj nie przypominam sobie jakichś skandali, nie wiem, jakichś takich dziwnych tutaj sytuacji. Nie było. Czy była ta Karolina, która z Grzesiem była i potem chyba jak oni wyszli z domu Wielkiego Brata, to się okazało, że tam w ogóle żadnego związku nie ma. No to ja nie wiem. Aż tak to ja nie śledziłem. Ona właśnie właśnie chyba przez to, że ona tak mówiła Gulczas, a jak myślisz, to coś tam? I był ten film potem Gulczas, a jak myślisz? Tak, Gruza, tak? Jerzego Gruzy, tak. A chyba w drugiej edycji była Frytka z Kenem. Tam były kontrowersje, bo oni się wykąpali razem w jacuzzi i coś tam... A w pierwszej była Monika Sewioło, która się kąpała bez Stanika i pokazywała cycki do kamery. Tylko rzeczywiście one były wyblurowane, no to wiadomo, i nawet w tych ekstrasach nie pokazywali tych piersi, ale ona potem pierwsze co zrobiła, to chyba wystąpiła albo w Playboyu, albo w CKM-ie i to było takie, o kurde, jak się można... baba się rozbiera. Natomiast jak oglądasz sobie 07 Zgłoś się z 20 lat wcześniej, to generalnie... Masz tradycyjny, nieuzasadniony cyt w polskim kinie. Tak, dokładnie. Czyli kobieta sobie leży w łóżku i nagle po prostu nic to nie zrobi, musi wylecieć cycek, tak, albo jest jakiś napad i też kobieta śpi nago, albo po prostu... Tak, dokładnie. Tak. Albo na przykład jest taka w ogóle zarąbista scena w Borewiczu, znaczy w 07 Zgłoś się, w odcinku Grobowiec rodziny von Rausch. I tam gra Joanna Ziółkowska, która, czy Żółkowska. Mama Pauliny Holc. Kojarzysz aktorkę. Czy to jest Żółkowska? Ty oglądasz Klan. Nie, już nie oglądam. W każdym razie ona jest tam złodziejką. I następuje Żół. Kurde, Krzysiek, no... W każdym razie jest pojmanie jej, która następuje jej złapanie na gorącym uczynku i tak dalej. Porucznik Borewicz rozbija całą szajkę tam złodziejską, odkrywa jej spisek i tak dalej. I jest zima, to jest taki naprawdę, albo to jest marzec taki okropny, albo to jest okropny grudzień. Jest po prostu generalnie zimno, plucha, szara Polska, zero liścia na drzewie. I ona ma jakieś takie futerko, jest lepiej ubrana, bo lata na zachód i tak dalej. Co, leci nieuzasadniony? No, po prostu ona stoi w tym grobowcu i jest normalnie w kurce i nagle robi coś takiego. No proszę, weź mnie, czy coś takiego, wiesz, za aresztem. Po prostu normalnie robi taki, wiesz, flash. W sensie po prostu tak się obnaża, a on do niej mówi, schowaj te piegi. O Jezu! No. I to jest naprawdę, uważam, uważam, że po prostu Bronisław Cieślak, świętej pamięci, po prostu zawarł swoją opinię na temat nieuzasadnionych cyców w polskim kinie. Po prostu schowaj te piegi. Uważam, że po prostu cudowny. Cudowny odcinek. Proszę o śmichy, chichy. W ogóle sformułowanie śmichy, chichy jest bardzo trudne dla mnie do wypowiedzenia. Śmichy, chichy. O, no wreszcie widzisz, mi się udało. Śmichy, chichy. Pani Grażyna z Elbląga zarobiła 70 zł, ponieważ wysłała historię i zdjęcie. Za samą historię jest 30. Czarne chmury. Kurde, chyba to czytałem już. Na wszelki wypadek przeczytam jeszcze raz. Dobrze. Prawdopodobnie wszyscy już to zapomnieli i znowu pospadają z tej karuzeli śmiechu. Potrzebowałem nowej sukienki. Zadzwoniłem do siostry, żeby namówić ją na wspólne chodzenie po sklepach. Kiedy rozmawiałyśmy przez telefon, spojrzałam w okno i oznajmiłam smutno. Nie wiem, czy teraz uda nam się ta wyprawa. U mnie czarne chmury. Na to Jola z humorem. Ale czarne chmury to dość stary serial. U mnie aktualność. Pytanie na śniadanie. Uśmiałyśmy się z tego i zaplanowałyśmy wspólne wyjście. A możesz jeszcze jedne śmichy, chichy przeczytać? Nie, bo resztę już czytaliśmy. Każde jedne? Tak. A to co, my coraz idziemy z jednej chichy? Do kiosku trzeba pójść. Ja po prostu prenumeratę zamówię. A może niech zrobimy odcinek, żeby po prostu słuchacze nam wysłali swoje śmichy, chichy w tym stylu, jak na przykład ten, co ci opowiadałem z wycieraniem kurzy, nie? Nie, bo ja uważam, że ludzie będą ściemniać. O, mi się śmich ich przypomniał. Ostatnio, jak pracowałem przy konkursie chopinowskim, siedziałem sobie i usłyszałem, że producent potrzebuje szmatki do kamery. No i wstałem i wyciągnąłem taką szmatkę z mikrofibry i mu przyniosłem. Powiedziałem, proszę, to mogę ci pożyczyć. On tak na mnie spojrzał i zaczął się śmiać. I jak przestał się śmiać, to zapytałem, czemu się tak śmiał. On powiedział, że śmiałem się dlatego, że ja powiedziałem, że potrzebuję takiej dużej szmatki ciemnej, żeby zasłonić kamerę razem ze statywem, która stoi na scenie, żeby jej nie było widać w szerokim planie. A tym to mi się nie uda przykryć całej kamery i śmiechom nie było końca. A ktoś jeszcze śmiał się i dokazywał?
Tak, wszyscy. Wszyscy. Ludzie zaczęli klaskać, brawo, cały autobus. Znaczy, cała ekipa. Dlatego właśnie nie mówi się szmata, a nie szmatka na przykład. Szmatka jest mała, a szmata jest duża. Tak samo jak szafa stoi w przedpokoju, a szafka to jest małe coś. Tak albo samo jak oliwka, przykład, to jest mały warzywo, owoc, nie wiem co to jest, oliwka. Owoc. Natomiast oliwka to jest, no właśnie oliwka to jest to, albo oliwka jest do ciała, natomiast to, no co ty mówisz, oliwka to jest oliwa. Chyba, że jest mała buteleczka, to wtedy jest oliwka. To jest buteleczka oliwy. Chyba u was. Awokado, warzywo czy owoc? Owoc. Dobrze. Pomidor. Owoc. Dynia. Warzywo. To sprawdzimy. W sumie wszystko, dynia to niebezpieczeństwo. Nie, no wszystko jest owocem jakiejś rośliny, tylko chyba mówimy tutaj o takiej klasyfikacji na... Co, nie? No mówię ci, weźmy, kup książkę do biologii. Książkę od biologii. Kup. Jak rozmawialiśmy o prenumeracie Chwili dla Ciebie, to pomyślałam sobie od razu, okej, prenumerata, czyli pewnie będą mi wysyłać pocztą co tydzień tę gazetę, bo ona jest chyba tygodnikiem, tak? Tak. I też pękło? Aha. No może tak ma być. No nieważne. Tak. Przerywasz. Pomyślałam sobie o tym, że pewnie przesyłaliby mi pocztą, więc to już jest jakby kolejny papier i tak dalej, koszt, bla, bla, bla. I czy wy pamiętacie, chodzi mi o kopertę, czy wy pamiętacie coś takiego i czy mieliście... coś takiego, że w kioskach panie zakładały wam teczki? Mhm. Ze Światem Wiedzy i z dinozaurami. To było najlepsze. Nie, ze Światem Wiedzy tylko. Dla generacji Z albo młodszych milenialsów była taka tradycja, bo dzisiaj już jakby kioski jako takie już bardzo rzadko występują. Mhm. Już bardzo rzadko się chodzi do kiosku po gazetę. Te gazety się pojawiają w sklepach. Kiosk zawsze pachniał specyficznie. No niezwykły to był zapach. Trochę kawa, trochę mnóstwo papieru, jakieś perfumy gdzieś w oddali. Fajki czasem. Fajki, tak. I zawsze grało radyjko, czy w bardzo wielu kioskach grało zawsze radyjko. I panie miały takie kamizelki często, takie z wełny, takie ogrzewające. I w kiosku, o którym ja będę teraz opowiadać, który był na przystanku autobusowym do mojej szkoły, był taki autobus, który szkolny po nas przyjeżdżał. I tam była taka urocza, starsza pani, która jeszcze pamiętała mojego tatę z podstawówki, bo chyba pracowała w szkole, w której mój tata się uczył. I ona, tata tam założył teczkę i co tydzień w tej teczce znajdowały się wszystkie gazety, które chcieliśmy mieć w tym tygodniu. Czy Kaczor Donald? No nie tylko dziecięce, była tam, były wszystkie takie czasopisma dla rodziny całej. Każdy tam miał swoje jakieś gazety. To była taka bardzo duża teczka. Tata ją tam opłacał z góry i pani po prostu jak była dostawa prasy, to pamiętała, że pan Mazur tutaj otwierała teczkę, czy na okładce teczki było nazwisko, wszystkie te tytuły i pani wkładała to do teczki, ta teczuszka sobie czekała. Także nigdy cię nie ominęło żadne czasopismo. To było takie trochę jeszcze... Wiem, tak, ze Światem Wiedzy tak miałem. No i... super to było. Potem jeszcze miałem prenumeraty National Geographic. Tu mam sporo, ale gdzieś jeszcze więcej tego towaru mam. To coś w rodzaju takiego zamówienia przez internet z odbiorem w punkcie. Mhm. To coś takiego. Ale jeszcze zbierałem ten... ja wiem, że to... będzie śmieszne, bo oczywiście dinozaury, zbierałem Świat Wiedzy, coś tam komputerowego, jeszcze oczywiście CD Action, jakieś resety, top secrety i tak dalej, ale w pewnym momencie pojawił się, zacząłem to kupować, ale szybko mi się znudziło, jakiś taki, takie czasopismo Faktor X to się nazywało, czy nie Faktor X, kurde. Coś tam takiego niby UFO, jakieś nadprzyrodzone rzeczy. Ja też to, takie, coś, ja też to kupowałam. Tematyka z archiwum Mix. Też to kupowałam. No, tam przez chwilę taki moment fascynacji. Ja w ogóle miałam kiedyś niesamowitą fazę na ufologię. I miałam taką książkę, która mi się totalnie... Ufologię. Totalnie mi się rozwaliła, była na takim kredowym papierze i pamiętam, że wtedy po raz pierwszy usłyszałam słowo introligator, bo rodzice chcieli tę książkę dać do introligatora, żeby mi ją z powrotem złożył. I ja ją pożyczyłam mojemu koledze Rafałowi i Rafał tej książki do dzisiaj nie oddał. Rafał, jak to słyszysz, to oddawaj książkę. O UFO.
pytanie. A Rafał, to nie jest ten taki ufolog właśnie taki znany? Co tam Leszek może z nim zdjęcia sobie zrobił z Jerzym Ziębą? Nie, pracuję nie w ten restauracji. A, okej. Okay. No, zbiureczkę dajesz. Dobra. Zobaczyć, czy jest aktualna jeszcze, dobra? Dobrze. Krzysiek w ogóle ma takie szczęście do zbiórek, że jak sprawdza, czy jest aktualna, to się okazuje, że już nie. Nieprawda. Ostatnia zbiórka, która była polecona przez nas dla Anny, okazało się w ogóle też, nie wiedziałam o tym, że Anna jest twoją słuchaczką. I ja też nie wiedziałam. Cały czas zbiórka trwa, Anna dostaje leki i jest dobra reakcja na te organizm leki. Generalnie super. Jest, wiesz, wszystko idzie... Bardzo wam dziękujemy. W dobrą stronę. Za wszystkie wpłaty. Czy to jest zbiórka na ratownika Sebastiana? Tak, dokładnie. No. Sebastian ma 34 lata. Jest ratownikiem medycznym i trenerem personalnym. I właśnie walczy. Napisał, że to jest druga runda, bo już jest po operacji. I po radioterapii. Tak, potrzeba zebrać już stosunkowo niewiele zostało, chociaż oczywiście to też jest dosyć duża suma, bo celem jest 250 tysięcy, zostało zebranych 174,647 na ten moment, kiedy to nagrywamy. Zbiórka jest cały czas aktywna i gorąco zachęcamy, żeby wpłacać na Sebastiana. Link oczywiście link będzie w opisie. Tak, jest to... Jako, że... obowiązek społeczny. Zabrzmi to bardzo brzydko, ale ludzie, tak z punktu widzenia takiego czystego interesu społecznego, warto mieć więcej ratowników medycznych niż mniej, więc... Zróbmy to dla siebie. Zróbmy to dla siebie. Trzymamy kciuki za Sebastiana. Trzymamy kciuki za Sebastiana i za wszystkich, którzy zmagają się z jakimiś problemami. Trzymamy za was kciuki, a jeżeli macie złe samopoczucie psychiczne, to idźcie do lekarza, nie zakładajcie żadnych... Znaczy możecie założyć okulary, no. Ale one nic nie pomagają. Dokładnie. Szczególnie te, przez które nic nie widać, bo tamte nawet nie miały szkieł. No ten to się może jeszcze pod samopoczucie wydzielić. Więc... udajcie się do psychiatry, pogadajcie z kimś, komu ufacie i nie lekceważcie takich objawów, bo... może być źle. I nie łykajcie żadnego litu na własny rachunek, ponieważ jest to śmiertelnie niebezpieczny pierwiastek, który można łatwo przedawkować i skutki przedawkowania litu są niebezpieczne dla zdrowia. A jak chcecie sobie posłuchać o depresji, o tym, jak ludzie walczą z depresją, to jest na przykład kanał Farbowanie Życia Gośki Serafin, która generalnie zaprasza i specjalistów, i ludzi, którzy chorują na depresję, i tam bardzo merytorycznie... Nie tylko też na depresję. No tak, nie tylko na depresję oczywiście, ale w dużej mierze o tym jest tam, w dużej mierze ten temat jest poruszany i tam rzeczywiście można się czegoś na ten temat dowiedzieć i że to wcale nie wygląda tak, że... Trzeba się ruszyć z domu. Przestać siedzieć na kanapie i że to wszystko przez bogatych ludzi, którzy chcą nas wykończyć. Także tak. Pa, pa. Pa, pa. Żółwik.